Siemano, witajcie, robię wam tę nagrywkę, żebyście wiedzieli, czy BZ7-2-1 jest czołgiem dla was, czy warto licytować. Nie wiadomo, ile pieniędzy właśnie na ten czołg, żebyście byli pewni, że ulokujecie swoje środki odpowiednio. Słuchajcie, jest to nowy czołg, którego jeszcze nie ma na randomie. Ten czołg jeszcze nie jeździł grany przez zwykłych graczy, takich jak ja czy wy. Mieli dostęp do niego tylko supertesterzy i jestem bardzo ciekaw, co o nim powiecie, bo jest to specyficzna maszyna, z góry mówię. Już opowiadam dlaczego. 560 alfy, czyli średnich uszkodzeń na strzał. Pomyślicie sobie, bardzo fajnie, no w końcu jakieś, nie wiem, 279 czy wtejny, czy też może IS-7 posiadają niższe uszkodzenie na strzał. Z drugiej strony mamy takie czołgi jak 60TP, który tych uszkodzeń ma więcej, więc ten czołg jest zawieszony gdzieś pomiędzy. Mało chyba mamy takich czołgów właśnie z tymi uszkodzeniami na strzał. 50TP Markowskiego chyba ma dokładnie taką samą alfę, to jest 9 ciężka Polska, ale nie o niej dzisiaj. Dzisiaj chcemy się wziąć za TBZ-kę. Widzicie tutaj surowe statystyki, jak i surową nagrywkę, bo jestem dzień przed urodzinami. Nie mam niestety za dużo czasu, żeby wam dokładnie opisać tę maszynę, ale postaram się wam chociaż pokazać jedną albo dwie gry, żebyście mogli sobie właśnie zrobić priorytet. Czy chcecie wydawać fundusze, złoto, te wasze ciężko zarobione pieniądze i czas, jaki włożyliście w konto World of Tanks na tę maszynkę. No słuchajcie, pierwsza zasada, zaczniemy sobie od polowych. Wszystkie aspekty, takie jak działo, będziemy już mówić w grze, ale polowe, uważam, że te dwa są podstawowymi polowymi, które musicie mieć. Czyli bierzemy sobie pierwsze polowe, które jest na zmniejszenie okręgu celowania, bardzo dobre. No i oczywiście na prędkość maksymalną. Dlaczego? Zobaczcie, że ten czołg bez turbo jeździ 34 km na godzinę, ale tak jak BZ-y drzewkowe, jak i BZ-a Premium ma turbo dopalanie, więc weźcie to, kochani moi, proszę, pod uwagę. Działo całkiem celne, 0,34 na taką alfę, czyli na takie już średnie uszkodzenia na strzał, jest bardzo ok. Czas skupienia też nie jest najgorszy. Mamy tutaj 2500 HP na czołgu i jak sobie popatrzycie właśnie na te surowe statystyki, okaże się 350 pancerz na wieżę, no to przecież to jest niesamowite. No, większość czołgów będzie się odbijać, ale niestety zawsze mamy pewien myk, jeżeli chodzi o wargaming i o podawanie suchych statystyk odnośnie czołgów, bo zobaczcie, że ta WZ-a posiada bardzo duże błazny. Musicie na to uważać, skupcie się na tym, żeby nie grać na wieżę tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wam powiedział i napisał w statystykach, że ma 350 pancerza, bo ten pancerz możecie sobie, wiecie co z nim zrobić, nie? No wiecie, wiecie. Patrzcie to. Weźmiemy sobie model wizualny. No i wszystko niby wygląda bardzo ładnie, pięknie. Tutaj 400 pancerza, no będzie odbijać wszystko. Są jakieś piksele? Aha, są jakieś pikselki. Nie wiem, gdzie to było. A, tutaj jest taki paseczek. Dobra, ale to mniejsza z tym paseczkiem. Nie będziecie musieli mierzyć po tym paseczku, bo zobaczcie, jakie wielkie włazy posiada ten czołg. Nie pamiętam, jak tutaj było z pancerzem bocznym, ale też chyba jakoś... O, nie najlepiej, proszę pana, nie najlepiej, proszę pana, więc to są zwykłe apeki. Zobaczcie, że ja mam załadowane zwykłe apeki, które posiadają ile? 260 penetracji, więc tutaj będziecie musieli się napocić, tutaj już lepiej, z tym lepszym sidescrapem, no ale... No, będzie ciężko, jeżeli chodzi o zrobienie sidescrapa, a dolna płyta jest nie za dobra. 140 pancerza, nawet skątowana będzie łapała dużo pestek. Górna pod kątem, wiadomo, będzie coś odbijać, ale to taki kąt maksymalny, a dolna i tak nie, sobie z niczym nie poradzi, więc ja uważam, że to jest bardziej taka hybryda, HT Comeda, wiecie, do jakichś zadań specjalnych, jakkolwiek to dziwnie brzmi, żeby wjechać szybko, zająć pozycję, zrobić kilka pestek, być może później z tym dopalaczem uciec, ale zobaczymy, jak nam tutaj te chociaż dwie gierki pójdą. 260 penetracji na podstawie, 320 na goldzie, więc to też nie jest działo, które posiada wysokie statystyki penetracji, a my przejdziemy sobie powolutku do bitewek. No dobra, jedziemy, tak jak widzicie, ta BZ-ka w garażu fajnie się prezentuje, jeżeli chodzi o sylwetkę, wygląda nieźle, ale musicie uważać też na tę wieżę. Patrz, jaka ona jest wydłużona, ta wieża jest na całej długości czołgu, więc jak będziecie gdzieś się obracać przy kamieni, będziecie próbowali, albo gracie nawet na tym sidescrapie, będziecie próbowali ją obrócić, żeby zobaczyć, co się dzieje z boku i jej sobie nie zatrzymacie, no to obawiam się, że po tej wieży będzie wchodzić wszystko. Także przypominam, uważajcie na to, jak długa jest ta wieża.
No dobra, pierwsza mapa, jaką nam rzuciło? Jest to Ensk, więc zastanawiam się nad zestawem modułów. Weźmiemy sobie tutaj HP. Wróciłem fioletowe HP, dlatego że już nie miałem czasu szukać tego wszystkiego, przekładać i rozkładać tych modułów z tych czołgów, które miałem, na których miałem właśnie te modułki. No więc pojedziemy sobie z fioletowym. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym jakoś. A my spróbujemy zrobić jakąś normalną bitewkę. Może chociaż jakieś 4000 czy 5000 by siadło, byłbym bardzo, bardzo zadowolony, ale tak jak mówię, bywa różnie w tych bitwach. Gdzie grasz jedną bitewkę, drugą, nie grasz ich więcej, no to możesz się nieźle zaskoczyć, jak dwa razy z rzędu zrobisz, guzik nie wynika, a potem są problemy. Bierzemy do końca. Nie weszło. Mogłem poczekać chyba na tego fejza. Ja myślałem, że oni jadą w drugą stronę, moja wina. Czy ja tutaj jeszcze nie zrobię kwestii w superkonia? Piątkę? Ale tu działko jest rozsiane. Oj, proszę pana! O! Działko delikatnie sieje. Widzieliśmy bardzo dużo czołgów ciężkich jadących do miasta. No to my sobie w takim razie przeskoczymy na drugą stronę i będziemy robić presję na zielonym. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że ten czołg nie jest typowym hatekiem. To nie jest taki mamucik, że jesteś w stanie jechać, bić się na pancerz ze wszystkim. No nie możesz tego zrobić. Te twoje włazy na tej wieży strasznie przeszkadzają w graniu na nasypie na przykład. Strasznie przeszkadza ten pancerz boczny. Jak sobie go zaobserwujecie, no to nie wygląda pysznie. Alfa bardzo fajna, potrafi huknąć i nawet za 600, bo tak jak mówię, no grałem markowskim bardzo dużo, uważam, że 60 TP jest, 50 TP, przepraszam, ale 60 TP też jest genialnym czołgiem, więc jak macie, ale pechę dostał, nawet się nie zorientował, co go trafiło. A więc jak macie, kochani moi, 50 TP, albo będziecie robić całą linię do Polusa, to życzę wam powodzenia i dużo dobrej zabawy. Ja jestem za tym, żeby właśnie te linie robić, żeby wykorzystywać potencjał tych czołgów przede wszystkim, bo są to świetne maszyny. A chciałbym, żebyście grali dobrymi czołgami, niekoniecznie tymi, które są tak zwanym planktonem na randomie, czyli czołgami, które tylko jeżdżą, rozdają HP, a takich czołgów też na World of Tanks przecież nie brakuje. Więc dobierajcie sobie te maszynki dobrze, postarajcie się dobierać te maszynki tak, żeby wam się podobały i żeby jeszcze oferowały wam, albo dawały przynajmniej możliwość robienia dobrych wyników. A ten co tutaj robi? Chciałem takiego snapa strzelić, bo myślałem, że go skończę, ale się nie udało. Mamy Hori w krosie, mamy ten szar futura gdzieś tam niedaleko, więc trzeba na to uważać. A ten super kontrol ładnie sobie tutaj gra, no ładną pechę mi dał. Nic z tym nie zrobię niestety. Jakby to weszło? No, marzenie ściętej głowy, co? Nie było to za dobre wychylenie. Trzeba to jasno powiedzieć. No dobra, teraz można byłoby go skończyć, co? Elegancko. 310, ale przynajmniej coś. Tak jak mówię, widzowie, kochani moi, będę grał dla was po jednej bitewce, nie więcej. Jedna, dwie bitewki, więc może być różnie, jeżeli chodzi o bitwy. Miejcie to na uwadze, ale mam nadzieję, że sobie coś będziecie mogli wyciągnąć z tego czołgu. Zobaczyć, czy podoba wam się działo, czy może jednak niekoniecznie. Może szukacie czegoś innego. Może ten czołg z tymi turbodobalaczami to nie jest dla was maszynka. Ej, to był zły strzał. Myślałem, że go złapię jeszcze na serwerowym, ale rozwaliłem komuś cegłę w budynku. Nie wiem, czemu ten paton się zatrzymał, on powinien jechać. No widzicie, takich strzałów jak te snapy, ja sobie testuję też, przepraszam, że robię to na tej nagrywce, ale sobie testuję, czy to może strzelać jakieś snapy, to ma 560 alfę. Jestem ciekaw właśnie, czy można tym sobie postrzelać, poklikać lewym, ale średnio to wychodzi. Muszę wam przyznać, że lepiej jest oddawać pewne strzały, jednak tutaj te snapiki nie są najlepsze. Kręcimy się, widzowie, lewo-prawo, ile się da, ile fabryka dała. Dlaczego? Dlatego, że te włazy są naprawdę duże i trzeba mieć to na uwadze. Nie możecie zignorować tutaj tych włazów. Musicie próbować je zasłaniać w każdym możliwym momencie. On będzie jechał. Tak jest. No to dajemy pechę. Mam tam jeszcze dwa czołgi. Mam. Zastanawiam się, czy by nie odpalić turbo, już nie przejechać na szeroko. Ale zobaczcie, jak fajną pozycją do grania są te tory. Jedna z lepszych pozycji do grania na mapie. Muszę pomóc temu ziemkowi z tą Skodą. Ona, chociaż mam nadzieję, że sobie sam poradzi. Wtedy ja miałbym tutaj fajny dostęp do E5. Ma 500 HP. O kurde, no i to są ciężary. Będę potrzebował tutaj pomocy. Albo to ja muszę mu pomóc. Żeby nie dostać
Pechy w bok, właśnie o tym mówiłem. Potrzebnie się cofałem, mogłem oddać te pestki i to dużo lepszą. Ale się wkopałem się, widzowie, nie powinienem tutaj jechać, oj, nie powinienem. Jakbym sobie zrobił tutaj takiego kroska? I dał pierwszą wskodę, chyba nie dam wskodę, ale pepega, pestki, widzowie. Więc widzicie, no nie ma sensu tutaj strzelać tych strzałów nieskupionych, to działko musi być skupione, inaczej jest totalna tragedia. Ja tu prawdopodobnie zginę. Ładnie tutaj jedzie, ja nie trafiam tych pestek, bo jestem dziadem starym. Ale sieję tym, no muszę przyznać, że tym trochę sieję. Można było tutaj to lepiej postrzelać, ale zobaczcie, jak się ruszycie, to no ten czołg nie ma takiego potencjału, żeby strzelać takie snapy jak, nie wiem, CSM-63 Leopardem, nie wiem, jakimś hatekiem, takim jak 260. Ten celownik strasznie się rozjeżdża. Ale dobra, coś tam zrobiliśmy, 5500 nie jest idealnie, wiem. Dużo pestek sfailowałem, przepraszam na emocje, ale jestem ciągle w biegu. Może to i słabe wytłumaczenie, ale no, chociaż zawsze jakiś na swoją obronę, nie? Wiemy już na pewno jedno. Nie da się tym strzelać snapików, pomimo tego, że mam takie odczucie, że jest taka hybryda właśnie czołgu ciężkiego z czołgiem średnim, pomimo tego, że to nie jeździ nawet jak med, to się bardzo fajnie obraca. Ten motyw tej hybrydy dodaje mi właśnie te turbo dopalanie. Ale to też tylko na chwilę, więc no, czy faktycznie jest tak, jak mówię? Na początku przy tej pierwszej bitwie miałem takie odczucie, zobaczymy jak nam pójdzie w drugiej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę pierwszą bitwę, coś się udało zrobić, ale uważam, że ta runda miała dużo większy potencjał. Powinienem po prostu zignorować tę piątkę na torach, powinienem to pusznąć, ściągnąć drugą piątkę i VZ. Zrobiliśmy 5,5, no tutaj jeżeli chodzi o celność, wiadomo, ale próbowałem strzelać te snapy, snapiki, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. Moim zdaniem nie ma. Jedziemy drugą bitwę. Słuchajcie, zrzuciliśmy Ventę w kolejnej bitwie. Zagramy sobie ze stabilizacją w poprzedniej bitwie, tak jak widzieliście na esku. Często te snapy w ogóle nie siadały, w ogóle nie leciały nawet blisko. Może też nie było mierzone idealnie. Ale postarajmy się zmienić ten moduł. Zobaczymy, czy teraz te snapiki będą lepiej wchodzić. Ja ciągle mam wrażenie, że ten czołg powinien strzelać trochę lepsze pestki, trochę jak ta BZ-ta 9 tieru, która wyszła za żetony. Nie wiem, czy pamiętacie, ona jest dostępna z Battle Passu, ona mi się bardzo, bardzo podoba. Uważam, że jest genialna. No a my tutaj mamy całkiem ok matchmaking. Zobaczymy też, czy się coś uda urwać, ale boję się grać górę. Ten podjazd ze względu na te włazy. Troszkę mnie to przeraża, że granie na wieżę tym czołgiem może być tak hardkorowe i tak ciężkie, a to też mamy, zobaczcie, fajne czołgi do grania na wieży, 277 pancer na wieży, jak dobrze stanie, ciężko to przebić, face też ma całkiem spoko wieżę, jeżeli masz wystarczająco peny, to penujesz przy jarzmie, przypominam, to chyba 330 peny jest potrzebne, żeby sobie w miarę komfortowo ten czołg przebić. Te 30, no też hardkorowy czołg, AMX 65, nie muszę wam nic mówić o tym czołgu, no ale Terminator również się znalazł, zobaczmy, czy tutaj możemy wjechać jakoś agresywnie właśnie w ten Mordor i zrobić troszkę uszkodzeń. Zainstalowałem sobie stabilizator, akurat na tę mapę stabilizator nie byłby mi zbyt potrzebny, bo ja się tutaj nie będę zbyt dużo ruszał, nie będę tutaj zbyt mocno kombinował, jeżeli chodzi o te przejazdy. Warto byłoby też się zastanowić, czy nie wziąć tego turbo, bo jak skończą wam się te dopałki, no to może być ciężko, tak? Będziecie jeździć 44 na godzinę, 43-44, jeżeli weźmiecie do polowej te turbo, które ja mam tutaj właśnie zainstalowane, jeżeli chodzi o te modyfikacje. No a my sobie wjedźmy, zobaczmy, czy ma sens grać na wieżę tym czołgiem. No, jedzie sobie mamucik, dzień dobry, witamy, mierzymy do końca. Tutaj już nie gramy tak jak w poprzedniej grze, nie próbujemy strzelać tych snapów, to było intencjonalne w poprzedniej rundzie. Chciałem wyczuć ten czołg, chciałem zobaczyć, czy się da, no, ale mogłem w końcu przestać strzelać takie pestki po dwóch, trzech nietrafionych, ale jestem upartym człowiekiem i za wszelką cenę chciałem próbować robić to dalej. Ta 30 nas nie strzeli, wydaje mi się, że możemy się wychylić, jeżeli chodzi o... O, właśnie tutaj, proszę pana, pięknie pan pokazuje jarzmo i weakspot. Alfa na pewno jest fajna i przyjemna. Kurczę, te 560 brzmi lepiej niż 440, brzmi lepiej niż 490, nie oszukujmy się, to jest przyjemne. No dobra, gdzie my go możemy przebić? No, na razie to nigdzie. Jednak Terminator to Terminator. Nie bez powodu się tak nazywa i nie bez powodu tak wygląda. Tylko ja bym chyba wjechał. Ja tutaj, ten T-22 tam zrobił taki dojazd. Nie wiem, co tu się dzieje. Chłop legitnie wjechał im do bazy.
Ależ absurdalne są te niektóre gry. Jak tutaj zrobić jakąś fajną nagrywkę, jak tutaj zrobić jakąś fajną bitwę, jak ci goście wręcz znikają z tego matchmakingu. Oddajemy jedną, jedziemy dalej. Wiemy, że on tutaj już raczej długo nie pożyje. Chociaż jak na razie to ciągle ma te HP. Wolałbym go skończyć, albo żeby ktoś go skończył. Szkoda mi używać mojej alfy, no ale chyba muszę pomóc kolegom z drużyny. AMX w delikatnym szoku. Czy damy jedną pechę WT15? On się zaraz schowa. No jedzie mamucik. O. Super, super. Kurde, ale to był strzał. Tak zwane warzywo gaming. T22 jak pompuje te AT15, co? Dobra, daliśmy chociaż jedną i szukamy uszkodzeń. Gdzie mamy uszkodzenia? Padła cała flanka w trybie ekspresowym. I teraz będziecie widzieć, jak ta bezeta się w ogóle porusza. I czy w ogóle się porusza. Musimy się cofnąć, tracimy bazę. I ja bym tutaj już palił chyba drugie turbo, co? Jechał w ogóle przez środek, nie jechał tutaj naokoło, bo czasu nie ma, a nie chciałbym stracić tej bitwy, bo ona może mieć nawet niezły potencjał, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Niezły, w sensie, że można zrobić chociaż tę piątkę. O. No i dupa. Pytanie brzmi, czy się cofać, czy jechać tutaj środek. To może być problem. To może być problem, jeżeli zaczną nas zaraz puszować. Chyba, że się cofną tymi medami. Tak też może być. Załadujmy sobie APK. Te APK-i są w miarę fajne. Warto je wykorzystać. No ale LT4-3 w traki za zero. Nieprzyjemnie. Widzimy szarfu turka. Namierzmy go. No przeładujesz dzisiaj? Super. Ekstra. Także jak mówię, raczej stabilizacja niż wentylacja. Nie skupiałbym się tak tutaj na tej stawie. Nie mam hita niestety, więc mogę się odbić dokładnie. Już widziałem, że i tak się cofnie, zanim użyję tej intuicji. Jestem ciekaw, jaki jest wasz odbiór z oglądania nawet tego czołgu. Jestem ciekaw, czy wam się taka maszyna podoba. Czy taka maszyna właśnie jest dedykowana dla was. Czy te wielkie włazy na wieży mają sens. Ja uważam, że każdy czołg na wieży powinien posiadać weakspot. Każdy. Każdy czołg powinien być do przebicia po wieży, koniec i kropka. Nie może być takich dziwnych tworów, które... No i S7 jest specyficznym czołgiem, bo on od samego początku, prawda, nie miał tych wielkich weakspotów właśnie na wieży, ale miał swoje inne, bardzo duże mankamenty. On tutaj mi podjeżdża, czy mi się wydawało? Ulala. Czemu ja tyle odbiłem? Okej, to namierzmy sobie tego pana. Wiem, że szarf futur mi da pestkę, ale to nic. Eliminujemy za to ten czołg lekki. Wiecie co? Wjechałbym po niego. Ej, odpalimy sobie turbo i wjedziemy po niego? Chodźcie się pobawimy trochę giereczką. Zobaczmy, jak to wygląda. Ten dźwięk tych turbodopalaczy jest wręcz komiczny. Dajmy pewną pechę, nie możemy tutaj nie trafiać takich strzałów, to jest bardzo ważne. I słuchajcie, no ciekawa gra nam się zrobiła, mamy 4 kile, to jest druga gierka. W sumie to trzecia, wiecie co, nie będę was oszukiwał. Zagrałem na Abi i dostałem penę od FO. Aż to powinno być zabronione. O, siema, FO. Nie dawaj tego. Więc zagrałem łącznie 3 bitwy tym czołgiem, ale na klasztorze dostałem bombę od DV, byłem, puśnęliśmy 1-2, było tylko wychylenie się przez krzaczki i tylko usłyszałem takie pfff. No i to tyle było ze mnie i z mojego czołgu. A więc nie robię was w jajo, tak czasami bywa, ale kto nigdy penę od DV nie dostał? Słuchajcie, jak ja gram po kilka godzin dziennie, ja przeważnie dostaję jedną pękę, dwie pęki, a czasami nawet więcej od FV. Od art o dziwo zdarza się rzadziej, ale to też wynika z różnorodności czołgów, którymi gram, a u mnie różnorodność jest prawie zerowa, więc staram się grać ciężkimi czołgami, to gram całą sesję ciężkimi czołgami, jadę teraz przez środek jak idiota i zaraz dostanę 10 pestek w bok. Albo żadnej, tak też można. Ale by się tutaj to turbo przydało, no. Powiem wam szczerze, przydałoby się to turbo, no mam te HP i ciągle pełne wytrzymałości. Ty, a gdzie jest ten Waffle? Ole, mądry. Myślałem, że on tutaj został. No, gram jak idiota. Mało tego, ja jeszcze chciałem pod nich podjechać. Wiecie, co by się ze mnie stało? Jeden wielki wrak, gdybym podjechał tam agresywnie na blisko. Czy to wejdzie? Prawie, okej. Okay.
Jadę. No przecież cholera jasna, czy ja mam takiego pecha? No przecież się wychyliłem, żeby sprawdzić, czy chłop tutaj gra, no. Czemu te moje mamuciki nie chcą mi pomóc? Mamuciki moje, chodźcie do boju. No i ten grill może być dla mnie tragiczny, nie? Dobry traczek, dajemy traczka, tylko on mi piknie. Cholera jasna, on mi piknie. Nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj. On nie ma opuszczania, dobrze. O, panie mamuciku, coś pan zrobił. Ho, 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 chciał mi za wszelką cenę dać pestkę, ale opuszczania nie znalazł. Więc idę. O kurde, a ty co robisz? Zapeka, widzowie? Zapeka, nie przeładujemy na amunicję premium. Wiemy, że te apeczki dobrze wchodzą po tych łazikach. No i jakoś to lata, ta alfa jest przyjemna. Mówią, nie jest to może alfa 60 TP. No bo nie jest. Ale wystarczy wam na pewno na to, żeby mieć dobrą zabawę. Na to, żeby mieć dużo uśmiechu na twarzy. Przyjemnie się z tego strzela z góry, mówię, niż takim czołgiem, który strzela po 500 pyrka, nie? Gdzie jest pan grill? Może haksa, co? Chcemy haksa? Nie, nie chcemy haksa, bo się bałem, że wyparuje. Słuchajcie, moim zdaniem to siadło. Moim zdaniem to siedzi. Jestem przeszczęśliwy, że się udało tutaj zrobić jakąś sensowną grę w tej pierwszej. No niestety nie za dobrze te snapy wchodziły, więc definitywnie dla mnie personalnie. Pamiętajcie, że te moduły są strasznie opcjonalne. Ja bym grał stabilizator, dosyłacz, turbo albo HP, w zależności od mapy. Grałbym takie dwa zestawy. Jeżeli kogoś strasznie będzie irytować to działko, może spróbować wziąć minus 8. Ale czy to ma sens na czołgu ciężkim? Słuchajcie, udało się bić masterkę. Zrobiliśmy fajny wynik. Jak na krótką nagrywkę siadło nieźle. 7568, 7 kili, 1300 expa. No, jest okej. Okay. Zobaczcie, nawet coś tam odbiłem. Odbiłem 1800 uszkodzeń, więc nie było tragedii, ale nie liczcie na to, że to jest czołg, który będzie odbijać. Do tego macie inne czołgi ciężkie, tak? Do tego macie takie chateczki jak, nie wiem, jak 60 TP, które odbija moim zdaniem więcej. Macie takie czołgi jak S100, macie takie czołgi jak Maus 705. To są takie mamciarskie czołgi, które potrafią odbić. Ten czołg ze względu na te włazy do grania na wieżę ciężko, ale można, trzeba się ruszać, trzeba wykorzystywać tutaj swoje umiejętności, poruszanie się właśnie tymi maszynami, żeby utrudnić przeciwnikowi strzelenie po tych włazach. Alfa jak najbardziej na plus, czyli te średnie uszkodzenia na strzał mi się bardzo podobają. Jest to taka alfa pośrednia pomiędzy tymi czołgami 400 a tymi 750. Przyjemne. Fajnie się obraca. Zapomniałem o tym dodać. Bardzo fajnie się obraca. Być może stąd mam ten taki feeling, takie odczucie właśnie, że gram taką hybrydą. Ale nie do końca, bo jak popatrzycie sobie na tę prędkość, to widzieliście to, że bez tych turbodopalaczy, bez turbo, za szybkie to nie jest. Uważam, że penetracja jak najbardziej okej, że wystarczy na wszystko. Co do zrobienia sidescrapa, cholera, powiem wam szczerze, że nie wiem. Trzeba byłoby to potestować. Potestujemy sobie na pewno na serwerze, jak już ten czołg wyjdzie. Więc zastanówcie się, czy to brać. Jakie są jego mankamenty? Na pewno te błazy. Na pewno brak tej prędkości, gdy stracicie turbo. Na pewno ten sidescrap może być ciężko realizowany w niektórych scenariuszach. Dodatkowo górna płyta pod dobrym kątem jest w stanie odbijać, ale dolna jest z papieru, więc uważajcie. Za to z kolei, jeżeli ktoś was nie trafi we włazy, no to po tej wieży się na pewno odbije. Zastanówcie się, czy ta maszyna jest dla was. Zastanówcie się, czy chcecie ulokować w tę maszynę swój gold. Ja wam nie mogę niestety powiedzieć, tak, bierzcie, albo nie, nie bierzcie, bo jest gówne, bo ten czołg jest okej. Dla mnie personalnie, ten czołg jest okej. Nie ma w nim żadnej takiej rzeczy, która by mnie wręcz odpychała od tej maszyny. Więc być może, jak pogram dalej, to nawet go bardzo polubię. Ciężko mi powiedzieć. Jestem jak na ten moment pozytywnie nastawiony do tej maszyny, tylko pytanie też brzmi, ile będzie tego w aukcji, czyli ile sztuk Wargaming na wypuści, no i dodatkowo oczywiście, jak dużo będziemy musieli za to zapłacić, bo ja, tak i wy, jak i wy, też biorę udział właśnie w tym biddingu, czyli w tym aukcyjnym szaleństwie. A, zobaczcie, to jest jedna też warta rzeczy, jeżeli chodzi o dodanie. On, ten czołg, jako ciężki czołg, ma 450 zasięgu widzenia z racjami i ze wszystkimi perkami na widzenie, więc tutaj nie macie czegoś takiego, że muszę dać wentylację, bo mam 400, nie wiem, 35, nie? Albo 440 i brakuje ci tego zasięgu widzenia. Także, słuchajcie, powodzenia w aukcjach, wiecie jak to wygląda, bawcie się dobrze, jedźcie na random i pamiętajcie, że to nie jest maszyna, która będzie odbijać wszystko właśnie przez te włazy, więc jeżeli szukacie czołgu z idealną wieżą, to możecie mieć problem. Trzymajcie się. Siema.